Witajcie kochani, dzisiaj znowu wybrałem się na Wiślańską Kępę. Tutaj widać za mną naszą Wisełkę. Dzisiaj to już inny trochę rejon niż dwa dni temu. Od razu podzielę się z wami pierwszą moją obserwacją. Widać gołym okiem, że przybywa bobrów. W wcześniejszych latach więcej było po drugiej stronie Wisły, tej świętokrzyskiej, a teraz widzę, że przybywa ich i tutaj. Widać wyraźnie, że pracują. Jest już prawie wieczór, więc ptaków za wiele nie słychać, ale jeszcze troszkę widać. Tu coś niewielkiego z dużym ogonem. Później spróbuję to zidentyfikować. Bardzo lubię to miejsce. Tutaj Wisła tworzy taką odnogę. O, czmychnął zimorodek. Drugi, może mają tutaj gniazdo. Na pewno wiecie, jak wyglądają zimorodki. Piękne ptaki z niebieskim ubarwieniem. Właśnie tutaj Wisła tworzy taką odnogę, która praktycznie jest co roku. A widać, że w tym roku kształt wyspy tutaj będzie inny. Tutaj przez wieki na Wiśle była taka ogromna wyspa, która się nazywała Wenecja. Można ją zobaczyć na mapach z XVII, chyba nawet z XVIII wieku też. I jeśli dobrze pamiętam, to nawet jakieś zabudowania były na tej wyspie. A naprawdę duża i być może ta wyspa, którą, no nie wiem, czy teraz będzie ją widać. Tam bliżej drugiej strony Wisły jest taka wyspa. No, ta wyspa istnieje od kiedy pamiętam, czyli około 35 lat na pewno istnieje. Kto wie, czy to nie jest pozostałość tej Wenecji ze starych map. Ja tutaj idę dalej. Postanowiłem się poznać trochę lepiej teren tej Kępy. Wiem, że tutaj przychodzą zwierzęta do wodopoju, wiem to ze śladu, bo co roku przychodzę tutaj na tą wyspę. Widać wyraźnie ślady dużych kopytnych zwierząt, czyli nie tylko sarny. Przechodzą przez tą rzeczkę niewielką nocą, z pewnością na piaszczystą wyspę. Ale były i ślady większych, czyli łoś albo jeleń. Więc chciałbym wytropić taką ścieżynkę, żeby poznać miejsce, w którym te zwierzęta przychodzą do wodopoju. A póki co takie miejsce zryte chyba przez dziki, no bo przez coś innego. Czego dziki szukały w takiej piaszczystej glebie? To już wiedzą chyba tylko dziki.